Jak już dzisiaj rozmawialiśmy z kilkoma kierowcami, obserwujemy tendencję, że kierowcy rajdowi zostają kierowcami rallycrossowymi. Tak jest też w Twoim przypadku. Skąd ta decyzja o zmianie dyscypliny? Tak, rzeczywiście to mój pierwszy kontakt zupełny z wyścigami, z rallycrossem. No, decyzja z różnych powodów. No, troszkę na rajdy zbyt... Znaczy inaczej, rallycross wymaga mniejszego zaangażowania i czasowego, i budżetowego, także jest to, uważam tak, na w tym momencie pod tym kątem korzystniejsze rozwiązanie, dlatego zdecydowałem się na starty. Oczywiście jest to zupełnie inna dyscyplina i duża niewiadoma dla mnie, ale już po pierwszym dzisiejszym dniu odczucia są jak najbardziej pozytywne. I coś czuję, że chyba zostanę tu najdłużej. No właśnie, jak obserwowaliśmy dzisiaj Twoją jazdę, pierwszy bieg kwalifikacyjny i łączna punktacja, zostawiłeś rywali daleko z tyłu. Teraz w drugim biegu jakieś problemy z samochodem? Tak, niestety tutaj mamy mały problem z mocą silnika, dlatego tak na starcie też zostałem i w zasadzie ten problem przez cały wyścig trwał, stąd słabsze tempo. No mam nadzieję, że na jutro uda się doprowadzić wszystko do ładu i będziemy jutro dalej walczyć. Spodziewałeś się, że od pierwszego wyścigu będziesz na tak konkurencyjnym poziomie? Nie, szczerze mówiąc, dla mnie to było duże niewiadoma, tak? Wiem, że jeśli chodzi o rajdową, jeśli chodzi o umiejętności prowadzenia samochodu, no to tutaj jakby sobie poradzę. Natomiast największą zagadką to była ta jednak walka kontaktowa na torze, tak? A tutaj na pewno no, trzeba dużo doświadczenia. W tej chwili no, każde kółko to dla mnie jest duże doświadczenie, tak? Także ważne jest, żeby przejechać ten całą rundę w pełni i zdobyć jak największe tego doświadczenia.